Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Przedstawiając w exposé program rządu w sprawach wsi i rolnictwa, pan premier skupił się jedynie na opodatkowaniu rolników, reformie KRUS-u. Krótko mówiąc, jedynie na obciążeniu rolników. Nie wspomniał pan premier ani słowa o wspólnej polityce rolnej po roku 2013. Polscy rolnicy chcą wiedzieć, na co mogą liczyć. Czy nastąpi wyrównanie dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020? Jak wyglądają negocjacje w tej sprawie? Co zrobiono podczas trwającej naszej prezydencji, aby wyrównanie dopłat bezpośrednich stało się faktem? Pytam również, jaki jest stosunek nowego rządu do upraw genetycznie modyfikowanych? Czy polski rząd zadba o to, żeby Polska była krajem wolnym od GMO? W exposé nie wspomniano też nic o infrastrukturze drogowej. Rząd PO-PSL zaniechał realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, w tym wielu obwodnic miast i modernizacji dróg krajowych. W czasie kampanii wyborczej przedstawiciele obecnej koalicji obiecywali, że te inwestycje będą szybko zrealizowane. Moje pytanie, kiedy rozpocznie się dalsza przebudowa drogi krajowej nr 4 przez Łańcut, tak zwanej obwodnicy w kierunku wschodnim? Nadmieniam, że na skrzyżowaniu tej drogi nr 4 krajowej z drogami wojewódzkimi dochodzi do wielu bardzo groźnych wypadków, w tym wypadków śmiertelnych. I bardzo proszę, żeby ta inwestycja była bardzo szybko zrealizowana, żeby zapobiec dalszym wypadkom. Dziękuję bardzo.